Polonia Open by Żywiec. Mistrzostwa Świata Polonii. Rywalizacja. Zabawa. Wypoczynek. Sprawdź się na polu w jednym z najlepszych klubów golfowych na Florydzie. Luksusowym Fontaine's Country Club. Niezapomniane przeżycia. Świetna kuchnia. A zawarte przyjaźnie i wspomnienia będą po prostu bezcenne. Żywiec wykonał bardzo fajną robotę. Bardzo mi się to podoba. Wszystko jest tak jak trzeba. Przyjeżdżajcie. Miło mi, jako przedstawicielowi sponsora tytularnego, zaprosić Was na kolejny, 14 już turniej Polonia Open by Żywiec. Wszystkim zawodnikom życzę jak najmniejszej liczby uderzeń i trafienia hole in one. I aby ten tydzień stał się tak niezapomniany, jak smak piwa produkowanego od ponad 150 lat w Żywcu. Do zobaczenia na Florydzie! Do zobaczenia! Polonia Open by Żywiec. Cześć, Zbyszek Błoniek się kłania, oglądacie TV Antena. Cześć, tutaj Mariusz Czerkawski, oglądacie TV Antena. Cześć, nazywam się Jurek Dudek, serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizorów TV Antena. Cześć, jeszcze Aleksander Klesz, oglądacie TV Antena. Bonjour, ça va, good morning, dzień dobry, Marek Skowroński, witam serdecznie na kolejny program Polonia Open TV Antena. Zapraszam z Paryża, bo gdy w Paryżu, w Europie i na świecie są straszne zamiecie, gdzie wtedy warto być? Oczywiście Floryda i Polonia Open by Żywiec, a jak było w tym roku? Zobaczmy. Serdecznie zapraszam. Polonia Open by Żywiec! Klesz i Sander mistrzami Polonia Open 2013 by Żywiec. Czerkawski lepszy od Dudka. Izabela Sander i Aleksander Klesz wygrali doroczny turniej golfowy Polonia Open by Żywiec w Lake Worth na Florydzie. W rozegranych po raz 13 mających rangę Mistrzostw Świata Polonii zawodach wystartowało 150 zawodników i zawodniczek. Klesz, mistrz Polski amatorów z 2009 roku, był bezkonkurencyjny we wszystkich trzech rundach. Na polu, na którym par wynosi 70, miał 220 uderzeń. 70, 75, 75. I o 14 wyprzedził Artura Dziugiela oraz o 17 uplasowanego na trzecim miejscu Andrzeja Stasiaka. Solidnie grałem, nie robiłem żadnych dużych błędów, także z tego jestem zadowolony. A pole było trudne, greeny były bardzo szybkie i bardzo wygimnastykowane, także trzeba było czytać każdy pad. Pad z góry na dół był zawsze najtrudniejszy, także najważniejsze było, żeby piłkę poniżej dziury zostawić i robić birdies, nie? Izabela Sander urodziła się w Iławie. Przed 10 laty wyemigrowała do USA. Tu skończyła Wydział Budowy Rakiet na UCLA. Pracuje dla jednej z najbardziej znanych korporacji lotniczych na świecie na stanowisku inżyniera rakietowego. Izabela nie dała żadnych szans swoim rywalkom. Uzyskała 251 uderzeń, 84, 81, 86, wyprzedzając weterankę turnieju Ginę Swatowską o 22 uderzenia, a będącą na trzecim miejscu Brygidę Morańską aż o 31. Iza była najlepsza w każdej rundzie. Raz pierwszy przyjechała, bardzo mi się podobało i chciałam też bardzo podziękować wszystkim kobietom, które ze mną tutaj grały. Było prześlicznie. Dziękuję bardzo. Sensacją zawodów był hole-in-one Mirosławy Bączyk z New Jersey. Jest to pierwszy hole-in-one w historii oficjalnych rund Polonia Open by Żywiec. W turnieju wystartowali też trzej znani polscy sportowcy. Najlepszym z nich był Mariusz Czerkawski. Były hokeista NHL zagrał trzy równe rundy i skończył zawody na siódmym miejscu z wynikiem 247. Znaczy, bardziej jestem zadowolony z tego, że byłem w miarę równo grałem, bo miałem trzy rundy bardzo podobne do siebie i to chyba jakby napaja optymizmem, że gdzieś ten swing jest stabilny i gra też. Na przedostatnim dołku finałowej rundy zmarnował szansę uplasowania się w czołowej trójce Jerzy Dudek. Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski, Liverpoolu i Realu Madryt potrzebował aż 9 uderzeń, by umieścić piłkę w dołku. Ostatecznie zajął 8 miejsce. Moja gra w trzecim dniu nie wyglądała za ciekawie. Myślę, że to był najgorszy dzień z tych wszystkich, które tutaj rozegrałem. Zbigniew Boniek, najlepszy w historii polski piłkarz, zawodnik Juventusu Turyn, uzyskał wynik gorszy od swoich kolegów. W trzech rundach miał 306 uderzeń, co dało mu 84 miejsce.
Obecny prezes PZPN nie byłby jednak sobą, gdyby nie doszukał się pozytywnej strony swojego startu. Żeśmy się nagrali w golfa, bośmy dużo uderzali, żeśmy się nastawiali na niskie wyniki, tylko na wysokie, prawda, żeby była zabawa. Pierwszy raz przyjeżdżę, to nie można wygrywać, a spokojnie do tematu podejść. Miło, jak zawsze. Bardzo dziękuję za miłe Polonia Open 2013 i mam nadzieję, że do zobaczenia na Polonia Open 2014. Trzymajcie się i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w przyszłym roku, mam nadzieję, że żona mnie puści. Zapisujcie się, bardzo fajna, przyjemna atmosfera. 3 dni naprawdę można się świetnie pobawić, pograć sobie w golfa. Jest mile, sympatycznie, ja postaram się w następnym roku na pewno być tutaj. Luty już tuż, tuż. A więc do zobaczenia na Polonia Open by Żywiec 2014. Sponsorem relacji turnieju Polonia Open by Żywiec są Amta. Nie ma to tamto. Do Polski z Amtą. Amta. Przeloty, hotele, wynajem samochodów. Kożuchy dla pań, panów i dzieci. Adrianna. Sklep i hurtownia w jednym miejscu. Oraz Piwo Żywiec. Polakom gratulujemy żywca.